Cześć, witajcie w kolejnym dniu, chciałam powiedzieć vlogster. Jest godzina piąta. Taka godzina dla mnie normalnie nie istnieje. Popijam sobie swój śniadaniowy koktajl, jest ciemno, jak nie wiem co, i jadę na lotnisko. Nie muszę mówić, że w mokrych włosach, bo jak widzicie, myłam je jakieś 10 minut temu, a nie posiadam tutaj suszarki, także no cóż, będę schła na lotnisku. Jestem niczym zombie, czuję się, wyglądam, także w dzisiejszym vlogu pewnie będzie dużo spania, tak myślę. Jeżeli jeszcze chcecie kupić jakąś pamiątkę dla rodziny czy coś z Malty, to na lotnisku jest spory wybór tego wszystkiego. Nikt na mnie nie czekał z kartką z nazwiskiem. Wyobrażacie to sobie? Mania przekroczyła wszystko. Cały lot. Jak się ogoliłeś w ogóle? Wyglądasz jakbyś miał 18 lat. Przedwczoraj w Lidlu, nie w Lidlu, w Biedronce kupowałem klanowi czteropak specjale i gość mnie dał, poprosił. Co? 26 lat, a ja tak, no jasne, ale naprawdę, kładę mu ten dowód, on spojrzał się, uśmiechnął, ach. Świetnie. Pragnę tylko przypomnieć, że mnie może 3 razy w życiu zapytano o dowód, więc muszę, no przepraszam bardzo, ale jestem 2 tygodnie młodsza od ciebie, tak? Okej, jestem już w Gdańsku, pogoda taka średnia, muszę przyznać, i pierwszym miejscem, do którego zajadę, będzie optyk, gdyż zgubiłam okulary całkiem niedawno, kręcąc vloga swoją drogą. A co, ja jestem taka biała? Czekajcie, zmienię kolor twarzy. Tak, wracając, zgubiłam okulary kręcąc vloga na Ein to Ficha. Położyłam te okulary, nawet wiem w którym momencie, bo mówiłam do was w okularach, potem je zdjęłam, odłożyłam na skałę i o nich zapomniałam. Jak wróciłam kilka minut później, to już tych okularów nie było. Nie wiem po co komu okulary, no ale idźmy zrobić nowe. Właśnie wróciłam od optyka i przy okazji też od okulisty, bo jak już z Damianem wybraliśmy oprawki po przymierzeniu pewnie z 50 sztuk, tak myślę, to on właściwie tak powiedział: ej, a ty jesteś pewna, że nie pogorszył ci się wzrok? I właściwie stwierdziłam, że nie wiem. No i pani zaproponowała tam badanie, więc poszłam do tamtejszej okulistki i okazało się, że może nie, że pogłębiła mi się wada, ale nie wiem, tak jakby doszedł mi astygmatyzm, no i niby niewielki, ale to nie brzmi za dobrze,
szczerze mówiąc, i muszę jakoś bardziej o tym poczytać, bo jakoś nigdy nie zapoznawałam się, w ogóle nie interesowały mnie jakieś takie rzeczy związane z oczami, bo wiecie, nie dotyczyło mnie to. Tak więc teraz wyszło, że coś takiego mam, ale pani mnie uspokoiła, nie żebym była jakaś niespokojna, ale chyba na wszelki wypadek mnie uspokoiła, że jest on na tyle mały, że nie muszę się obawiać, że będę miała takie, wiecie, strasznie grube szkła, jak na przykład stępień z 13 posterunku. Tak więc fajnie. No i zamówiłam dzisiaj te okulary i w ogóle będę miała oprawki męskie. No bo wiecie, ja mam taką pulchną twarz, ona jest ogromna, no zobaczcie. Więc ciężko mi dopasować w ogóle jakiekolwiek okulary. Te też nie są jakieś tam idealne czy coś, ale ja nienawidzę zakupów, ja nienawidzę chodzić po sklepach i porównywać i tak dalej. Ja to co mogę w ogóle kupuję przez internet. Bardzo nie lubię kupować ubrań, kiedy wiecie, trzeba wszystko przymierzać, a może zobaczę, chcę czarne spodnie, to zobaczę powiedzmy w tym sklepie, potem w tym, potem w tym, potem cofnę się znowu do pierwszego i porównam. No nie, ja po prostu wchodzę, biorę co potrzebuję, wychodzę, albo najlepiej zamawiam przez internet, licząc, że będzie pasowało. Tak więc nawet jeżeli chodzi o okulary, to nie chciałam za bardzo poświęcać temu za dużo czasu. Mam nadzieję, że nie będę tego żałowała. No, mam nadzieję. Taki kolega jak Damian stanowczo się przydaje, bo to nie jest osoba, która będzie mi mówiła: och, Meg, we wszystkim wyglądasz pięknie, oj, to, ta, nie, no po prostu genialnie, świetnie. Stanowczo nie. On raczej jest z osób, które mówią: na przykład, w tym wyglądasz tragicznie, w tym to cię strasznie pogrubia, albo no tutaj to już w ogóle w tych spodniach nie masz tyłka, ty na co dzień nie masz, ale teraz to już przesadziłaś. A także właściwie ja też jestem taką osobą i też tak ludziom mówię wprost, że ja nie będę tak jakby upiększać rzeczywistości, no bo nie wiem, uważam, że trzeba mówić, co się myśli, a nie będę mówiła: o Boże, w tej sukience wyglądasz świetnie, a potem, wiecie, koleżanka wyjdzie w tej sukience i wszyscy zrobią: o Boże, co ona ubrała. Także, no myślę, że to jest bardziej zaleta niż wada. Czy nie jest? Możecie dać znać właściwie. A teraz wypadałoby iść do sklepu, bo wiecie, nie mam nic do jedzenia. Także widzę, że przyszła do mnie paczka z Kokolity i z jakiegoś tam sklepu ze zdrową żywnością, powiedzmy, czyli mam coś właściwie do jedzenia i nie wiem, może wam jakiś haul nagram. Jeszcze mam dostać przesyłkę ze sklepu Anny Lewandowskiej. Jestem ciekawa tych jej batonów, czy są dobre i warte swoje ceny, właściwie przeliczając na euro i porównując do tego, co jest na Malcie, to no takich tanich się raczej nie znajdzie, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Ktoś tu do mnie pisze. A w ogóle wiecie co, chciałam nagrać rano coś z lotniska, tak wiecie, usiąść i do was pogadać, ale tam było milion ludzi. Latam dosyć często o różnych porach dnia. Teraz to są te poranne, co jest tragedią, ale naprawdę tyle ludzi, nie pamiętam, żeby tak było. I jeszcze, żeby było ciekawiej, jak się przechodzi przez te bramki, wiecie, gdzie tam trzeba wykładać elektronikę i płyny, zostałam zatrzymana i musiałam odejść na bok. I to było dosyć ciekawe, bo pan, miałam taką... no taką torebkę, no jak to się nazywa? Może pokażę na przykładzie. Z takim czymś. Tylko że tutaj są pędzle, a tam były nasiona chia. I może zaprezentuję. To będzie takie historia z pokazywaniem. I pan zrobił tak, wyciąga i takie: co to jest? Wiecie, to po prostu było takie, no bo przesypałam, bo na Malcie mam takie ogromne opakowanie, a tutaj nie będzie mnie długo, więc bez sensu kupować takiego wielkiego opakowania i wydawać pieniądze i to się zmarnuje, bla bla bla,
okej, względy ekonomiczne, a że w bagażu miałam dużo miejsca, a ja leciałam tylko z podręcznym, pragnę zauważyć. Widzicie, jaka minimalistka ze mnie. To stwierdziłam, że trochę tego wezmę. No i ja mówię, że nasiona chia i on w ogóle takie, że co to są nasiona chia. No i zabrał to gdzieś, tam posmarował takimi papierkami i tak dalej, pokazał babce jakieś. No i ona powiedziała, dobra, że może to iść dalej. Ciekawa sytuacja, ale nie, żebym się jakoś zestresowała, bo nic nie przemycałam. Taki wiecie, przemyt nasion chia. No ale czasami muszę przyznać, spotykają mnie dosyć ciekawe historie w samolocie, czy to na lotniskach. Nie wiem, może jeżeli będziecie zainteresowani, to zrobię taki jakiś oddzielny filmik, bo no niektóre historie zapadły mi w pamięci, także ciekawe wspomnienia, muszę przyznać. Dzisiaj spałam godzinę, także troszeczkę chodzę jak zombie, muszę przyznać, i mam taką niefajną cechę. Nie umiem zasnąć w samolocie. I nieważne, czy ten lot by trwał 3 godziny, no z Malty leci się trochę ponad 3 godziny, czy na przykład 12, ja po prostu nie umiem zasnąć w samolocie. I to jest coś okropnego, bo ja się tak strasznie męczę. I dzisiaj w nocy, tak jak wspomniałam, spałam godzinę i wręcz już byłam pewna, jadąc na lotnisko i siedząc na lotnisku i czekając na samolot, że tylko wejdę do samolotu i od razu zasnę. Ale nie. Wszyscy wokół mnie spali, bo była nienormalna godzina, zbyt wczesna, stanowczo, a ja po prostu siedziałam i gapiłam się przed siebie. Też mi głupio było nagrywać, bo wiecie, jakieś małżeństwo siedzi obok mnie, a ja co, wyciągam kamerę, tutaj ręka do przodu i gadam do was. No jeszcze na takim poziomie nie jestem vlogowania, także kurczę, też zauważyłam przez te vlogi, ale dużo tematów różnych w tym jednym monologu, że błędnie używam słowa także. Nie podoba mi się to, bo zawsze zwracam uwagę na to, jak ktoś myli przynajmniej z bynajmniej i trochę mnie to irytuje, że tak powiem, i sama robię jakieś też takie dziwne błędy i fajnie, że je słyszę i je zauważam, więc mam nadzieję, że poprawię się i już tak mówić nie będę. No dobra, tak jak wspomniałam, teraz idę na zakupy, no i mam nadzieję, że tak późnym wieczorem uda mi się pójść na siłownię, tak przed jej zamknięciem, bo wtedy jest mniej ludzi. Także, o, znowu także. Nie. A zatem biorę się do roboty. Myślałam też, że dzisiaj zabiorę was na taki spacer po Gdańsku, chociaż wiem, że też ogląda mnie kilka osób z Gdańska. Pozdrawiam. Ale no jest tak brzydka pogoda i czekam po prostu, aż zacznie padać. Tak więc chyba nie ma sensu dzisiaj. Myślę, że pójdę jutro, bo jutro też idę do ortodonty. Nie wiem, czy kiedykolwiek zdejmą mi ten aparat z dołu. Zaczynam w to wątpić, no ale z drugiej strony już mi aż tak nie przeszkadza, więc myślę, że w tym monologu poruszyłam już z 10 różnych tematów. Jak myślicie? Chyba tak. To może już się z wami pożegnam. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tej mojej krótkiej pogawędki i zapraszam do kolejnych filmików. Tak więc widzimy się jutro. Widzimy się? No. Może tak zrobię, jak wiecie, wszyscy youtuberzy, właściwie nie wszyscy, ale bardzo dużo osób tak robi, że mówią pa pa. Co nie? I tak kładą rękę. No to pa.